Hejo, witam was w grze Hello Neighbor. Ja jestem Wrzecią Gaming, a w dzisiejszym odcinku spróbujemy przejść akt pierwszy. Mam nadzieję, że się uda. I bez przedłużania zapraszam. Lecisz z tematem! Dobrze, jesteśmy właśnie w menu głównym. Od razu klikamy nowa gra. Możemy tu sobie wybrać ustawienia jakieś języki, sąsiady, sąsiadiksy. Możemy sobie zmienić jakieś różne rzeczy. Ja od razu sobie tutaj załączę nową grę. Nie chcę sobie tu nic zmieniać. Gram na Xiaomi Redmi Note 8T. Wydaje mi się, że smartfon będzie w miarę dostateczny do nagrywania. I mam nadzieję, że strzeliłeś łapkę w górę, zasubskrybowałeś mi kanał. Będą to odcinki prawdopodobnie, no nie wiem, takie 25-minutowe. Tak mniej więcej wydaje mi się. Nie wiem, jak zachowywać będzie się ta gra, kiedy będę nagrywał. Na razie nie ma lagów. Na razie nie laguje. Podobają mi się te animacje, naprawdę. Wiemy już wszystko, obczailiśmy już sterowanie i chodźmy do piłeczki. Wow, ale super. Nie ma lagów kompletnie. Dobrze, chodzimy, idziemy sobie po piłkę. Możemy sobie skakać. Gram w wersję mobilną, więc grafika może być gorsza. Jesteśmy przed domem. Przed domem naszego sąsiada. Ja już znam tą grę bardzo dobrze. Jesteśmy głównym bohaterem, teraz jesteśmy jako dziecko. Oczywiście ktoś tam wrzeszczy u domu sąsiada, chyba troszeczkę sobie przygłoszę nawet. Okej. Okay. No i tutaj za chwilę się powinien nam sąsiad pojawić. No właśnie, jest ten piękna mordunia naszego sąsiada. Sobie tutaj nam oczywiście ładnie, pięknie gra. Zauważył nas? Nie, nie zauważył. My, jako dziecko, no po prostu jesteśmy po prostu ciekawi, no sprawdzić, co się tu stało w tym domu. Swoją drogą, dlaczego obce dziecko wchodzi na teren prywatnego, ten, to nie, jak się nie wychowano to dziecko. Dobrze, Willy zamyka drzwi na kłódkę, czerwony klucz. Na czerwony klucz. No nie mogę nic zrobić, no złapał, nie? Pamiętajcie, że jeżeli chcecie dalej grać, to klikajcie oglądać reklamy, pauza i wznów. Ja tak niestety będę robić, to będzie troszeczkę uciążliwe, ale to później w montażu będzie wycięte, więc tylko chciałam wam pokazać, że niestety tutaj trzeba oglądać reklamy, ale można to łatwo zbugować. Dobra, my jesteśmy, to są te same spodnie, jesteśmy już na zewnątrz. Przerwijmy to. Dobra, i to jest nasz dom. Może od razu do niego wejdźmy. Ja już tutaj, oczywiście to jest pierwsza moja rozgrywka, więc sobie załączyłem tej samouczki i potrzebujemy kartony. Kartony były w tym pomieszczeniu. Tak, już tu oczywiście wszystko wiem. Weźmiemy sobie dwa, nawet te trzy kartony. Spróbujemy. Ja od razu wiem, gdzie się dostać, ponieważ ten dom. Musimy dostać się gdzieś tutaj, ale teraz zauważyłem jeszcze jedną ważną rzecz. Żeby dostać się tam, potrzebujemy wybić okno i spróbujemy zrobić to za pierwszym razem. Pyk! Bingo! Trafiłem idealnie. Muszę teraz zobaczyć, gdzie jest sąsiad. On chyba wszedł do domu. Skorzystajmy z okazji. On teraz tutaj mnie szpiegował. Co jest sąsiad? No nie mogę wejść do siebie, nie? Zobaczmy jeszcze mój dom. Zobaczmy, czy mamy jakieś wskazówki. Mamy tu szafę, możemy się tam schować. To jest w ogóle inna szafa, nie? Nie wiem. W domu są inne szafy. Tutaj oczywiście nie jest wszystko interaktywne w tej wersji mobilnej. W akcie pierwszym. Rozumiem, że akt pierwszy będziemy przechodzili w jednym odcinku. Spróbujemy. On śpi! Nie, no to super. Normalnie lepiej być nie może. Teraz spróbujmy zrobić fajną rzecz. One. Niestety. Sterowanie w tej gierce jest troszeczkę uciążliwe. Ale wiecie co? Muszę sobie zrobić jedną grę. Muszę sobie zrobić coś. Muszę sobie zwiększyć sensitivity i zmienić na. Jakby, żeby on nie był dynamiczny, bo ja mnie po prostu to drażni znów.
Spróbujemy się dostać. Mam nadzieję, że trafi za pierwszym razem. I jest! Udało się. Trafiłem idealnie. I jeżeli to jest tak, no dokładnie. Myślałem, że wbijemy okno. Tu jest. Co nie wiem, bo tutaj mogę odblokować sobie schody, ale wtedy Wilson będzie miał do mnie dostęp. Spróbujemy dostać się tędy, tylko pamiętajcie, że tutaj jest taki lekki bug i tutaj trzeba po prostu. Co to za dźwięki? Łejery, no wszedłem tutaj. To troszeczkę zajmie, zanim tu wejdę. Bo tutaj jest takie beznadziejne sterowanie. Spróbujmy. Mogę tu po prostu wejść. Dlaczego nie? Dlaczego nie mogę wejść? To już nie działa! Dobra, działa. To jest jakaś dźwignia. I jestem tam, gdzie chciałem być, ponieważ mamy kluczyk do samochodu. Nie wiem, czy karton nam się przyda. Przyda nam się jeszcze karton. I weźmiemy sobie jeszcze jeden karton. Co my tu mamy? To jest to pomieszczenie z tym oknem. A, i tam jest krzesło. Okej. Okay. Widzicie, co mam pełny ekwipunek. Zabieram to. Klucze już nie będziemy potrzebować. Zabieram to. I udajemy się do samochodu Wilsona. Wee. Wow, zauważył. No nie zauważył, gdzie on jest. Tutaj. Nie mam klucz do twojego auta, nie? Kto normalnie ustawia klucze na piętrze? Ja już to zrobię. A, nie mam. To sobie rzucę. Muszę zobaczyć, gdzie jest sąsiad. Czy on przypadkiem nie poszedł do domu? A boję się, że mnie zauważy. Mamy tu kartony, ale one. On się myje. Jak miło, że sąsiad dba o higienę. Wow, co się stało? A, to jest ten inny karton taki. No może być. Potrzebuję jeszcze jednego kartona. Znowu śpi. Wilson chyba lubi spać. Teraz jestem w niebie. No to jeszcze jedną. Jeszcze jeden karton potrzebujemy. Kurde, ja nie wiedziałem. Co? Nie wiem, czy doskoczę. On gdzieś tutaj mnie zauważy, nie? To byłaby beznadziejna sytuacja. Jednak. Spróbuję. No nie wyrzucaj tego. No nie! Kiedyś. Muszę się nauczyć grać w tę grę. I od razu mówię, że w jednym odcinku przejdziemy sobie jakiś akt pierwszy. W jednym odcinku przejdziemy sobie akt pierwszy. W drugim odcinku akt drugi. Tak sobie będziemy powoli lecieć z odcinkami. Oczywiście zbugowany karton będzie mi utrudniał w tym momencie życie! Dobra. Jakimś cudem się tutaj dostałem. Tak, no zbugowany karton niestety nie będzie dla nas zbyt niełaskawy. On chyba robi siku. Albo kupę, dobra. Nie wiem, czy on poszedł na siku, czy on poszedł na kupę. Dobra. Najgorsze jest to, że tutaj nie można za bardzo po tych kartonach się poruszać. I one mają też swoje takie durne kolidery. Aha! Spróbuję. Mimo wszystko je. Mamy
Łoma. Ale mnie najbardziej interesuje ten wytrych, którego również mamy. Nie wiem w ogóle, po co jest nam potrzebny łom. Tego nie potrzebuję. Mamy łom i mamy wytrych. Wiecie co, wezmę sobie jeszcze jedno pudło. Nie rzucaj tym wytrychem, tylko weź pudło, dobra? Weźmiemy sobie pudło, ale najważniejsza sprawa jest taka. Nie wiem, gdzie on jest, bo ogląda telewizję. Dostać się. A z tą piłką to był tutaj taki mały secret, ponieważ u góry potrzebowaliśmy czegoś, co będzie jakby napędzane tym wiatrakiem i poleci tam i potrzebowaliśmy do tego balona. I tam była taka piłka, zejdziemy, chodźmy tutaj. Wyłączmy prąd. Nie wiem, czy Janusz to teraz usłyszy. A nie, nie, nie uda mi się, nie uda mi się. Albo i uda. Albo i mi się uda, bo tutaj naprawdę jest trudno się w tej gierce poruszać. Wilson oczywiście ma otwarty samochód. Aha, i potrzebujemy jeszcze jednej ważnej rzeczy, wiecie co? Naprawdę nie wiem, do czego jest mi potrzebny łom, ale wiem z kolei, do czego jest trzynastka mi potrzebna, klucz francuski. Ponieważ klucz francuski potrzebny mi jest do bardzo prostej rzeczy. Mianowicie do tego, żeby odkręcić to, żeby dostać się do góry, gdzie następnie mogę dostać się do tego magicznego pokoju, w którym jest balon. Co, nie wiem. I teraz mamy. Poczekajcie. Czy ja potrzebuję już jeszcze klucza francuskiego? Chyba nie. Większość rzeczy potrzebujemy to tylko raz. Co się stało? Czemu zamknąłem drzwi? Okej, okay, i teraz możemy spróbować jakiś secret. Powinniśmy ustawić piłkę tutaj. A, trzeba jeszcze zrobić tak, żeby to włączyć. A, już wiem, na czym to polega. Wszedłbym przecież do piwnicy, no! Co to było, moi drodzy? Sterowanie w tej grze jest takie głupie. Jest pierwsza cutscenka. W ogóle fajnie, że nawet jest niezła, całkiem niezłe, nie ma lagów. Czemu wchodzimy tak strasznie wolno? Dlaczego mamy inne spodnie? Ej, gdzie on coś ma? Czy on ma żonę, czy on ma jakąś dziewczynę? No tego naprawdę nie wiem. No Wilson, bo czekajcie, w ogóle ja tutaj mam taki podgląd i nie mam FPS-ów. I mam aktualnie, poczekajcie, 38. No nie jest źle, nie? No nie jest źle. W sumie mogę... O, coś się stało. To znamy, nie? No tu jest ten samochód, co stoi w garażu, a tu jest Wilson, który zderzył się z pizzą. Tu jest Apona, której podnieść nie możemy niestety. A tutaj mamy jakiś but kobiety? Obcas? Nie wiem. No ale w każdym razie no wiemy, że tutaj chyba w tym wypadku zmarła jego żona. Stał się psycholem i tak itd. Mam nadzieję, że nie straciłem klucza, bo no troszeczkę bym się wkurzył, gdybym stracił klucz, czyli tak ważną dla mnie rzecz. Dobra. Nie. Całe szczęście mam kluczyk. I chodźmy jak najszybciej się da do miejsca.
którym. Nie zdążysz! No kurwa, no czemu, no? Chuj jebany. No dobra. Chodźmy, nie chcę przeklinać na tych. Wilson! Skorzystaj z okazji. Otwieraj drzwi! Dobra. Ja pierdzielę, za trzecim razem mi się to udało. Jeszcemy w piwnicy. Trzeba jeszcze tu przejść. Dobra, jesteśmy w piwnicy. To jest ta sama piwnica, co wcześniej. Bierzemy piłkę, która będzie nam potrzebna do wyważenia okna. Ja już tą piwnicę znam doskonale. Ja tą piwnicę znam doskonale. Teraz powinniśmy otworzyć to. Żebyśmy mieli prąd. Jest zamknięte. Piwnicę przejdziemy w miarę szybko. Chciałbym latarkę. A tego się nie da otworzyć. Dobra, teraz fajnie było odblokować drogę ucieczki, więc robimy tak. Tego nie potrzebujemy. Ważne jest, żeby odblokować sobie drogę ucieczki, ale ważna jest jeszcze jedna rzecz. Ważna jest jeszcze jedna rzecz, żeby odblokować sobie drogę, dzięki której mogę wyłączyć prąd. Tak. I tutaj powinniśmy już mieć czerwoną lampkę, ponieważ tu się da otworzyć. Da się. Tam jest zamknięte, ale tutaj chyba nic nie zrobimy. Tu jest zamknięte. Ale zamknięte jest tylko i wyłącznie dlatego, że mamy zablokowane drzwiczki. Proszę bardzo. Już sobie tutaj ładnie odblokuję. Mam wrażenie, że jest tu gdzieś sąsiad. Chodźmy. Tutaj mamy odblokowane pomieszczenie. Tutaj mamy otwarte pomieszczenie. Tutaj również jest otwarte pomieszczenie. Tutaj mamy alternator. Dobrze. Tutaj mamy taką prowizoryczną ściankę. I co nam to dało? Dostaliśmy się tutaj. A co jest tam za oknem? Co się za oknem, za drzwiami? Nie mogę niestety tego sprawdzić, ale powinniśmy mieć możliwość dostania się tam przy pomocy. Musimy okrążyć tą piwnicę tak dookoła. Oto tak. Nie tutaj. Tak. Później idziemy sobie tak. 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 I. Musimy zrobić jeszcze jedną rzecz. Musimy włączyć prąd. Albowiem bez prądu jesteśmy bezużyteczne gówno. Okej. Tutaj powinniśmy załączyć prąd. Więc idziemy tędy. Tędy. I powinniśmy teraz uruchomić nasz prąd. Chodźmy tutaj. Hodajta tutaj i teraz powinniśmy mieć możliwość pójścia tędy. Tędy. Oho, gdzie ja idę? Tędy. Teraz właśnie zrobimy koło. Trzeba zrobić to możliwie jak najszybciej. Tędy. Telewizor. To już nas nie obchodzi. Otwieramy piwnicę. Idziemy. Oczywiście sąsiad dotrzymuje nam kroku. Musimy uciekać czym prędzej, żeby nas nie złapał. Co to jest? Co to jest? Wilson! Co to było? Co to było? Co to jest? Moi drodzy, ja nie wiedziałem. Może te klucze trzeba zabrać.
Akt drugi. Jest akt drugi, moi drodzy. Czyli łomatko, co my mamy na sobie? Co mamy na sobie? Nie będę w tym odcinku przechodził aktu drugiego. Postaram się zrobić to w następnym odcinku. Do zobaczenia, witam was, albo raczej żegnam. Cześć.